Czas na spotkanie z naszym gościem, Jerzy Szlosiński, prezes SK Belit Polmalów Suwałki w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Jak znam życie, to zaprosimy Państwa na coś bardzo emocjonującego. Już jutro o 14.30 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego trzecia runda lotto drużynowych Mistrzostw Polski w badmintonie. No, pojedynek bardzo ciekawy. Aktualny mistrz Polski kontra Suwalczanie. Będzie dobrze? Będzie na pewno emocjonująco, będzie na pewno ciekawie. Siedem pojedynków, które rozegramy, czyli po dwa gry pojedyncze i kobiet i mężczyzn, debel kobiet, debel mężczyzn i mixt decydujący. Jak zwykle w ostatnich latach w meczach z ABRM-em Warszawa to właśnie mixt decyduje o wyniku spotkania. W ubiegłym roku dosłownie dwie lotki. Dwa lata temu, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, to nasza wygrana w miksie zdecydowała o 19. tytule drużynowego Mistrza Polski, a w tym sezonie właśnie również dwoma lotkami przegraliśmy w trzecim secie mixta, pomimo że prowadziliśmy już 12-8, a gra się do 15, no ale niestety tym razem ABRM wygrał pojedynek mixtowy i wygrał tym samym drugi tytuł drużynowego mistrza Polski w swojej historii. W ubiegłym tygodniu graliście z ABRM-em w Pucharze Polski. Jak zakończył się ten pojedynek? Gra się w Pucharze Polski oddzielnie. Oddzielnie kobiety, oddzielnie mężczyźni grają. Zakwalifikowaliśmy się do finału, jeżeli chodzi o mężczyzn. W grupie pokonaliśmy ABRM Warszawa. Natomiast w finale właśnie ABRM-owi Warszawa ulegliśmy, bowiem ABRM Warszawa wygrał w półfinale z Hubalem, wygraliśmy z Łodzią i ponownie spotkaliśmy się. Tym razem lepsi byli warszawianie. Pikanterii dodaje fakt, że ulegliśmy w decydującym pojedynku debla męskiego, gdzie przystanie 1-1 w trzecim secie było 20-20 i jedna lotka decydowała, którą niestety warszawianie wygrali. Tak zacięte są te pojedynki. Walka o tytuły w różnych rozgrywkach, ale w szczególności w drużynowych mistrzostwach Polski. My dążymy w tym sezonie do zdobycia jubileuszowego 20. tytułu drużynowego mistrza Polski. Siedem pojedynków w rundzie, każdy no, wygląda na to, że będzie topowy. Tak, każdy będzie miał podteksty różne, przykładowo w deblu męskim, który najprawdopodobniej rozpocznie rywalizację, staną przeciwko sobie obecni mistrzowie Polski, czyli z naszej strony, ze strony SK Belit Polmalów Suwałki Robert Cybulski, a po drugiej stronie jego partner w reprezentacji z zawodnika BRM-u Warszawa, Miłosz Bochat. Także aktualni mistrzowie Polski staną przeciwko sobie. Pikanterii dodaje fakt, że partnerem Miłosza Bochata będzie Szymon Ślepecki, który jest aktualnie w reprezentacji partnerem Roberta Cybulskiego. Z naszej strony Roberta Cybulskiego wspomoże znakomity Francuz Leo Rossi. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że... Koleżeństwo może ucierpieć. Nie, to są zawodowcy, to są bardzo sympatyczni zawodnicy na wysokim poziomie i intelektualnym, i kultury osobistej. Na pewno oni wychodzą na kort i wiedzą doskonale, że tu i teraz rozgrywamy ten mecz po meczu. Dalej są znajomymi, kolegami, przyjaciółmi, latają po całym świecie, grają w bardzo wielu turniejach. Przykładowo Robert Cybulski właśnie z Szymonem Ślepeckim w tym roku na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy wygrali kilka turniejów, między innymi wygrali Bułgaria Open, wygrali Chorwację. Dwa tygodnie temu Robert Cybulski w parze z Marczak w miksie wygrał Norwegia Open. Także to są już zawodnicy jeszcze młodzi,
ale już wchodzący w ten swój najlepszy okres grania, zaczynają już w tym sezonie wygrywać turnieje międzynarodowe. Oczywiście nie te z najwyższej półki, bowiem jeszcze do tych turniejów z najwyższej półki nie mają jakby możliwości zakwalifikowania się, dlatego że tam decyduje ranking, a ten ranking trzeba budować poprzez turnieje mniejszej rangi i to właśnie nasi zawodnicy czynią. No tutaj jak graliśmy w Pucharze Polski, byśmy się też zakwalifikowali do finału, jeżeli chodzi o kobiety, ale nasza najlepsza zawodniczka Anastazja Chomicz musiała, kiedy graliśmy w półfinale, musiała wylecieć na turniej zagraniczny do Walii, do Dublina, no i zostaliśmy osłabieni. No ale rzecz, to jest kwestia wyboru, albo grać w tym turnieju Pucharze Polski, albo lecieć do Walii i budować ranking, więc czasami musimy wybierać. Są wzmocnienia, wspomniał pan o Francuzie. Tak, w tym sezonie wzmocnił nas Leo Rossi, jak również wzmocniła nas francuska, tą część kobiecą naszej reprezentacji klubowej, ale francuska pochodzenia chińskiego, która kiedyś grała w reprezentacji Chin, obecnie mieszka we Francji, tam też trenuje, zresztą trenuje również w Niemczech, trenuje w Hiszpanii, świetna zawodniczka, a również Danilo Bośniuk, który już od kilku sezonów gra w naszym klubie i się świetnie spisuje. No, do tego dochodzą sami reprezentanci Polski, jak już powiedziałem, Robert Cybulski, tutaj Mikołaj Szymanowski, który wzmocnił również w tym sezonie, jeżeli chodzi o grę pojedynczą. Andrzej Niczyporuk również w tym sezonie wzmocnił nasz klub. No a jeżeli chodzi o tą część kobiecą, Anastazja Chomicz, Ula Wolska, zawodniczki, które tutaj chodziły i do szkoły podstawowej, i szkoły średniej, studiowały na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Te obecnie trenują w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Warszawie, a także Karolina Schubert, no i wielce utytułowana Kamila Augustyn, zawodniczka już blisko 40-letnia, no ale nadal świetna technicznie, bardzo odporna psychicznie, mająca olbrzymie doświadczenie i trudno z Kamily tak szybko zrezygnować. Na wynik jutrzejszej rywalizacji czekają też białostoczanie i kibice, i pewnie władze, i zawodnicy Hubala. Aktualnie my prowadzimy w Lotto Ekstralidze Badmintonowej przed Hubalem właśnie Białystok, jak również ABRM-em Warszawa. Jeżeli my wygramy za 3 punkty, to będziemy dalej prowadzić. Natomiast jeżeli wygramy bądź za 2 punkty, bądź przegramy pojedynek, to podejrzewam, że Hubal wygra za 3 punkty swój pojedynek suchedniowym. No i wówczas wyjdzie na prowadzenie. Zajęcie jak najwyższej pozycji w ekstraklasie w rundzie zasadniczej ma bardzo ważne znaczenie dla późniejszych playoffów, bowiem im wyższa pozycja, tym słabszy przeciwnik w fazie playoffu. Na jutrzejsze wydarzenie wiem, że zapraszacie Państwo całe rodziny. Będzie strefa dla dzieci, ale będzie też transmisja, jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć. Tak, robimy strefę dla dzieci. Jeżeli rodzice odbiorą swoje pociechy z przedszkola, z młodszych klas szkolnych, zapraszamy na halę OSIR. Będzie strefa zabaw dla dzieci, będzie można oddać dzieci pod opiekę fachowych opiekunek, a samemu obserwować zawody. Natomiast jeżeli ktoś nie może przybyć na to pasjonujące wydarzenie sportowe, to wówczas będzie mógł obejrzeć mecz w telewizji. Telewizja będzie pokazywała przez ponad 3 godziny ten mecz na żywo.
zapraszał Jerzy Szleszyński, prezes SKB Elit Polmela w Suwałki. Jutro 14:30, hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego. Przypomnijmy, trzecia runda lotto drużynowych mistrzostw Polski w badmintonie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie i zapraszam.